Zwróćmy uwagę, jak różnorodne jest żywienie w dawce PMR. Tutaj w robotach udojowych mamy paszę granulowaną, która jest wabikiem dla krów podczas doju. Mamy również możliwość paszy sypkiej, ustawionej. Wóz paszowy urabiany jest raz dziennie rano. Zanim skupimy się na praktyce gospodarza i zwyczajach gospodarstwa, rozwiniemy, co oznacza PMR, a TMR. Dziś o żywieniu bydła mlecznego, gdzie niczym w programie kulinarnym Piotr Zyleli przybliży nam tajniki dobrej kuchni z korzyściami dla krów oraz zarazem samego hodowcy. Jak zauważycie, PMR to znaczy porcjowane żywienie i część paszy treściwej wędruje do robotów udojowych, a reszta żywienia, jak pasz objętościowy czy też soczyste, wędrują na stół paszowy. Krowy pobierając go 2-4 na dobę. W robotach udojowych mamy możliwość zamontowania 4 podajników paszy sypkiej bądź granulowanej oraz płynnej paszy w postaci gliceryny w celu zmniejszenia deficytów energetycznych po wycieleniu. Zachęcamy do składania pytań, jeśli się pojawiły. Przyjrzyjmy się bliżej, czym jest PMR, a czym TMR. Przy TMR-ze mamy wszystkie komponenty na jednym talerzu. Czyli krowa pobiera odrobinkę paszy objętościowej, do tego pasza treściwa, która jest zadawana, jest również mieszana. Tak wygląda nasz TMR. W momencie, kiedy mamy do czynienia z PMR-em, mamy bazę dawki pokarmowej, która jest na stole paszowym oraz dodatkową paszę zadawaną w robocie. Dlaczego? Ponieważ podczas trwania laktacji, w różnej fazie laktacji u krów jest różne zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Nie jesteśmy w stanie absolutnie pokryć zapotrzebowania na składniki pokarmowe w początkowej fazie laktacji, w szczytowej fazie laktacji, a także w końcowej fazie laktacji, ponieważ inne jest pobranie suchej masy ze stołu. Dla przykładu, w momencie po wycieleniu, w momencie w tak zwanej grupie fresh, krowa potrzebuje skoncentrowanej dawki, ponieważ samo pobranie suchej masy rośnie wraz z tygodniem laktacji. Dlatego mamy paszę dodatkową zadawaną w robocie udojowym, czyli w postaci właśnie granulatu czy też paszy płynnej, a resztę krowa pobiera ze stołu. W momencie TMR-u, czyli tak naprawdę naszej mieszanki, mamy inne pokrycie zapotrzebowania. W tym momencie początek laktacji będzie niedowartościowany w składniki pokarmowe energetyczne, które będą nam świadczyć o prawidłowym rozrodzie. Z kolei końcówka laktacji może nabierać nadmiernej kondycji, co po wycieleniu może przekształcić się w choroby metaboliczne, takie jak ketoza, przemieszczenie trawieńca czy prawidłową pracą jajników. Po wejściu w ten system żywienia zauważamy oznaki pierwszych rój po 30-40 dniu laktacji. Mamy rzeczowo omówione kwestie żywienia. Teraz poznajmy zwyczaje tego gospodarstwa, jaki stosuje skład paszy i jak się przekłada to na wyniki. Po przejściu na żywienie PMR zauważyliśmy mniejszy spadek kondycji krów. Krowy bardzo dobrze wchodzą w szczyt laktacji. Obecnie na naszych robotach mamy 2 rodzaje paszy. Paszę płynną oraz paszę granulowaną, dzięki czemu ograniczamy deficyty energii w okresie poporodowym. Wóz paszowy urabiany jest raz dziennie rano. Dawka żywieniowa składa się ze słomy, własnej śruty, śruty sojowej, śruty rzepakowej, CCM-u, wysłotek buraczanych, młuta browarnianego, kiszonki z trawy i lucerny oraz kiszonki z kukurydzy. Po zastosowaniu tego typu żywienia i połączeniu go z robotem Lely Juno mamy dużo mniejszą pracochłonność podczas karmienia krów, a także dużo większe spożycie. Dzięki systemowi firmy Lely udało nam się w ciągu 2 lat zwiększyć pogłowie krów z 80 na 112 na dzień dzisiejszy. Młodzieży mamy drugie tyle. Jak w każdym gospodarstwie miewaliśmy różne problemy. Piotr Zyleli w następnym wydaniu. Gospodarz hoduje bydło mleczne, poruszy. Spotykały nas różne choroby, kwasice, mastitis, dlatego też nasze problemy i opiekę postanowiliśmy przekazać Piotrowi. Zachęcamy do składania pytań, jeśli pojawiły się po dzisiejszym wydaniu, na adres hodowla@gospodarz.pl lub za pośrednictwem komentarza pod filmem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Damian Gospodarz.pl